Miliony czekały. Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, witam was w kolejnym opening packu. Tak, przypadek nie sądzę, sprzedać Ozila za milion niemożliwe, a możliwe, wszystko jest możliwe w tej FIFA. Tak samo jak wypadnie mi może jakiś zielony piłkarz z paczek za 25 tysięcy razy 10. Otwieramy paczki na luzie, ponieważ no mamy dużo hajsu, więc mnie to nie przejmie, jak wydam 250k. Otwieramy pierwszą paczkę złotą. 12 zawodników, co najmniej 10 złotych, w tym 3 rzadkich. Neymar, czekam na ciebie. Mimo tego, że masz złamany kręg, czekam na ciebie. Na moim boisku w składzie mundialowym Brazylii. Tylko ty, brakuje ciebie tam. Na moim tronie. Pierwsza paczka. Sergio Ramos! O kurde, jakie szczęście, ale chyba nie jest taki drogi, jaki mogłem się spodziewać. I Pepe. Kurde, won mi stąd. Ja ci już powiedziałem, nie przyjmuję już. Won, paszą won. Do widzenia. Kurde, ja mu dam. Nie wróci. Niech go chuj swędzi. Dobrze, Danilo Diaz, no kurde. Opalił się jak jakaś kurde dziewczyna przy latarni. Dobra, Sergio Ramos, zobaczymy ile ty w ogóle chodzisz. Tak na szybkę są. Dobra. Troszkęś wart jest. Ale chyba cię zostawię. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że możesz mi się kiedyś przydać. Dlatego chyba go zostawię. Tak patrzę na ceny, nie będę przesadzał, zostawię go. Dobra. Dobra, wszystko do klubu. I duplikaty na sprzedaż, baju, baju. Otwieramy paczuszkę numer 2. Sergio Ramos mi wypadł w pierwszej paczce. Jestem w miarę zadowolony. Paczka numer 2 za 25k idzie wielkim otworem na moim kanale. I co wypadnie? No co wypadnie? No kurczę, czekam. I co? Co to wypadło? Howedes, nie znam tego piłkarza. O, ukulele, jak to i samo mówi. Ukulele, ukundele, dobra, Lukaku. Dobrze. Kolejny przyzwoity piłkarz, przyda mi się. Ja bym go nie sprzedawał, ale sprawdzę na wszelki wypadek, jak on chodzi. Jak to nie spełnia? Co wy chyba popierdoliło was? Na pewno coś musi być. No i gadajcie, że wam się skończyła Afryka Czarnochów. Bez jaj. Dobra. O, ile duplikatów, o Boże. Dobra. Ale zajebiście, znowu mi coś ciekawego wpadło, jak Lukaku. O, Etherington, też mi się przydasz w składzie angielskim. Dobra, nic, myślę, że tu nie trzeba sprzedawać. Wszystko do klubu. A duplikaty się żegnają ze mną, baju baju. Otwieramy paczuszkę numer 3, w której być może coś jednak mi się przytrafi. Może guz w głowie, może siniak w czole, ale może będzie coś pięknego. O, Rodriguez! Który Rodriguez? O, w pizdu. Jeszcze z Argentyny, ale to chyba jakiś słaby. Rodriguez. Porównaj cenę, sprawdzimy. O, mało jest tych Rodriguezów. Tylko dwóch? Oj, to by się go spróbowało opylić za jakąś ciekawą sumę. Pójdziesz na opylenie. Idziesz do tego. Na transferówkę. Dobra, a tak patrzę na resztę. Valdivia, Martins, dobra. A dlaczego w ogóle jeszcze mi się trafiają srebrne karty? Na chuj. O, Rafinha. Won mi stąd, mam cię już. Paczka numer 3 otworzona. Otwieramy numer 4 i czuję zew mocy. Godziny 24. To już jest taka moja trzecia jakby część opening packu o godzinie 24. Huntelaar, o. Dobry, jeszcze Sokratis. Uhuhu, dobre tutaj się dzieją rzeczy. Ale no nie wiem, czy tego Sokratisa zostawić. Tak się zastanawiam.
Ale Huntelar, zobaczymy po ile on chodzi. Dobra, Huntelar. Mało, nie jest taki dużo wart. Chyba go zostawię, przyda mi się taki Huntelar. Pamiętam bodajże to było w przedostatnim meczu, kiedy miałem mieć już mistrzostwo wcześniej, to właśnie Huntelar mi strzelił gola. I byłem taki zły, ale zostawię go, chociaż mimo tego, że on jest taki trochę wolny, ale co z Sokratisem? Ja w ogóle nie zbieram Borussii Dortmund. Tak to by się wydawało. Zobaczę co. Ooo, kolego, ty się chyba oszalał. Za tyle to ci w życiu nie pójdzie, Sokratis. Człowieku. Chyba z choinki się rozpiął. Ale trochę tu jest. Dobra, tak czy siak pójdziesz na transferówkę. Dobra, Sokratis. Zapierdylaj mi tu na transferówkę. Won. Ja nie zbieram Borussii Dortmund. Huntelar zostaje. Jakiś given. Kurde. Jak kurde można mieć nazwisko od czasownika w trzeciej formie GIF? Nie, to jest patologia, no kurde. Chyba muszą dużo whisky chlać przed wyborem nazwiska. Dobra. Dziękuję bardzo. Cztery paczki otworzone. Teraz szykujemy się na otworzenie piątej. Tak, to już będzie piąta paczka. Więc trzeba się do tego naprawdę już przygotować, bo czuję, że będzie zielona karta. Raz powiedziałem kiedyś paczka, więc wybaczcie. Soldado! O, ole, Soldado! Proszę bardzo. A wiecie co? Przyda mi się taki Soldado. Szkoda będzie mi go sprzedawać. O, Bernard, ty pójdziesz rzeczywiście na transferówkę, bo Brazylia nie sprzedaje tak od razu. Sprawdzę tego Soldado. Licytację, porównaj cenę i sprawdzę ileś ty wart. Mój ty żołnierzu hiszpański, bo soldado, jak wiecie, po hiszpańsku znaczy żołnierz, więc no on tutaj trochę przypomina takiego żołnierza. Dobra, wszystko do klubu i reszta. A moment, ty idziesz na transferówkę, potem cię sprzedam. Okej, dobra, piąta paczka otwarta i dalej mamy milion. Niewiarygodne, ale już nie będziemy mieli takiego czegoś. Otwieramy paczkę numer 6. A nie, jeszcze nam zostanie jakiś milion. No, jest! O, to mamy sporo hajsu. Spokojnie. Co to trafiło? Jakiś worm. Bramkarz. Srna. I reszta to jakieś gówna, widzę. Dobra, wszystko idzie do klubu. Reszta na sprzedaż. O, jeszcze będziemy mieli raz milion. Dobra. Okej, otwieramy. Numer 7. Tak, bo powiedziałem 6. No weź, wyjdzie jakaś zielona karta. No byle jaka, ale żeby była zajebista. No kurde, Jesus na was, no nie. I na kija go kup... O, Aubameyang. Szybki Aubameyang. Kurde, no bym go zostawił, bo by się przydał taki szybcior. Dobra. Artur Moraes na transferówkę. Jesus na was też pójdzie na transferówkę. Ty na sprzedaż. Na sprzedaż, kurde, takiego syfu to ja w życiu nie wystawię. Dobra, reszta idzie oczywiście won. A Aubameyanga zostawię ze względu na to, że po prostu, no, on jest bardzo szybki. I szkoda mi sprzedawać takiego piłkarza. Warto posiadać takich piłkarzy, no, bo to jest naprawdę skarb. No i już nie mamy miliona, ale dalej jesteśmy nie jesteśmy pozbawieni biedy. Co to trafiło? Jakiś Joaquin, Ricardo Costa. Haha, Vargas, kurde, no. Nie znam. Dobra, nic tu ciekawego nie wypadło. Otwieramy paczuszkę number 9. Okej. I co w niej będzie? Co w niej będzie? No kurde. Jak matkę kocham, żeby był Neymar. Terry, no kurde, na kim się tu pokazujesz? Won mi stąd. Idziesz na Quicksela, ty dobrze o tym wiesz, won. Dobra, wszystko do klubu, czyli jednak nic. I teraz ostatnia paczka. No nie wiem co ja muszę zrobić. Nie wiem, pomyśl sobie o czymś przyjemnym, bardzo przyjemnej rzeczy. No takiej rzeczy, gdzie po prostu mógłbym to robić, myśleć o tym całą wieczność. Tak kurde, już po prostu jestem, tryskam pozytywną energią i myślą, że coś może jednak padnie.
padnie jakiś twardzier, hardcore, badass i nie wiem, mógłbym jeszcze wymieniać. I błagam. Dobra. Sorry, trochę ode mnie zajechało, ale żyję. Dobra, 25k, ostatnia paczka. Jakiś Deutsch mi tu śpiewa piosenkę. Am Ende, Schlachende. Dobra, pierdolić. Otwieram ostatnią paczkę. I kurde, masz mi Neymarze się pokazać, bo normalnie. Para 50 stopni na stechnę. No pikę, really. O, masz Mascherano, o proszę. A przynajmniej on chodzi w tych rynkach. Masz Mascherano. Porównaj cenę. I co my tu mamy? Słabo. Ale zostawię go, ze względu na to, że on jest z FC Barcelony. To go zostawię. Ładnie, nie narzekam. Ale pikę, no kurde, ciebie to muszę albo wystawić na transferową, chyba tak zrobię. Dobra. No cóż, nic dodać, nic ująć. Paczuszki były miłe w dotyku, jak się otwierało. A ja wam dziękuję. O, oho, chyba poszedł mi Neymar. Poszedł, nie? A, i tak by go mi... I tak bym go nie kupił, kurde. Nie, bo teraz muszę żywić nadzieję, że kupię Neymara. I jak kupię Neymara, to po prostu będę się uczył kiwek wszystkich. Nawet tych pięciogwiazdkowych. Byleby, kurde, zacząć ładnie grać w tą piłkę nożną. Oczywiście w FIFA. Dobra. Ja wam dziękuję za paczuszkę, za opening packa. Miło było. Nie wiem, jakim cudem dalej opeliłem tego Ozila za milion, ale to musiał być totalny idiota, down, pierdolec. I nie wiem co jeszcze. Normalnie chyba musiał być hipsterem w dzieciństwie, że musiał podjąć taką decyzję. Dobra, ja wam dziękuję za opening pack. Jeżeli wam się podobał, lajknijcie, subnijcie, napiszcie coś przyjemnego w komentarzu. I ja wam dziękuję za obejrzenie. Trzymajcie się, na razie i yo!